Ten film został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Cześć, w dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam kolejną personę z naszego figurkowego świata, którą część z Was, jestem co do tego pewien, na 100% zna, a część może niekoniecznie, zwłaszcza jeżeli jesteście stosunkowo nowi w tym hobby. Moim gościem jest Krzysztof Kobalczyk, artysta, którego prace słyną z niesamowicie gładkich i miękkich przejść, o czym również będziemy rozmawiać w materiale. Serdecznie zapraszam na film. Chciałem zacząć naszą rozmowę dzisiaj od tego takiego flagowego pytania, które tak na dobrą sprawę, od czego to się wszystko zaczęło u ciebie? Skąd się zaczęła twoja przygoda z malowaniem figurek? Czy było to już w dzieciństwie, tak jak u wielu malarzy, czy może później? Wiesz co, tak u mnie to było tak, że w zasadzie rzeczywiście w dzieciństwie. Znaczy to były jeszcze takie czasy, że w zasadzie bitewniaki, takie nie wiem, fantazy rzeczy, tak, wchodziły do Polski. I to nie jest tak, że jak wszyscy, bo jak się kogoś pytasz teraz, to wszyscy tam zaczynali od gazetek Władcy Pierścieni, tak? Bo były w kioskach, nie? Nie, ja zaczynałem trochę wcześniej, brat mnie w zasadzie tym zaraził, ale to też poprzez jakby figurki do gier RPG, nie wiem, że on bardzo dużo grał. I tak kiedyś pojechaliśmy, bo ja mieszkałem w Piotrkowie Trunarskim, znaczy mój brat w zasadzie grał w gry RPG i jeździł do Łodzi, do sklepu i kupował też figurki tam właśnie do tych gier. I tak zaczęło się w zasadzie od tego, od kilku takich jakichś metalowych figurek. Później trafił się oczywiście Warhammer, on zbierał szkielety i jak ja to zobaczyłem, to się oczywiście już napaliłem, tak, i to też. Ale jeszcze też w międzyczasie bardzo dużo osób grało u nas w Piotrkowie w grę taką, nazywała się Warzone. I w zasadzie do tego można było w miarę łatwo kupić figurki i to były chyba w zasadzie takie pierwsze, które kupiłem, tak? I rzeczywiście no, grałem bardziej w gry bitewne, potem właśnie Warhammer, takie rzeczy. I tak w sumie malowałem bardziej do grania, tak? Że dla siebie, tak? I w zasadzie mój brat mi tam pierwsze rzeczy pokazywał. On nawet sam wcześniej przy okazji jakichś konwentów, na jakieś tam konkursy wystawiał figurki i tak pamiętam, że wtedy, jak byłem jeszcze tak dzieciakiem, tam w zasadzie 4 lata starszy jest ode mnie i tam modele dla niego, jego zawsze to malowanie było takie wow, nie, i w ogóle, nie? Ale taki początek tak naprawdę, nie, a tak, żeby rzeczywiście coś więcej z tym robić, to w momencie, kiedy jak w zasadzie sprowadziłem się do Opola, tak, i już po studiach, bo miałem bardzo długą przerwę też, w większości raczej trochę graliśmy jakby w Warhammera 40 tysięcy z kolegą, ale mało malowałem tak naprawdę, nie, i dopiero tutaj w zasadzie poznałem trochę osób i to się tak mniej więcej ta przygoda zaczęła. Później jakieś wyjazdy na Husara, trochę tego było. Czyli który to był rok? Kiedy przeprowadziłeś się do Opola? 2009? No, to już kawał czasu. No, ale wtedy tak rzeczywiście zacząłem. I jeszcze na tyle specyficznie było w Opolu, że też się tutaj wkręciłem w taką grupę ludzi, którzy grają właśnie w bitewniaki, ale poznałem kilka osób, między innymi Adama Hałona, którzy właśnie, no, wtedy już tak malowali super, tak? Ja jak widziałem pierwsze prace Adama, no, to mówię wow, nie? Że rzeczywiście można tak ładnie, gładko malować i w ogóle. Adam wtedy w zasadzie już wtedy pracował do jakieś zlecenia robił dla, chyba Jolly Roger Studio, czy coś takiego. Oni nawet do tej pory funkcjonują. I też pokazywał mi na początek jakieś właśnie takie rzeczy, podstawy, czy coś takiego. I potem jakoś już poszło, tak? Potem jakoś już dalej z główki. Bardziej jakby przejęła ta część, czy tam całą w zasadzie zabawę z figurkami, bardziej przejęła ta część malarska niż granie, nie? Ale z braku czasu, czy po prostu bardziej się odnalazłeś jednak w malowaniu, tak wiesz? Ja zawsze miałem coś takiego, czy moi rodzice też są, znaczy zwłaszcza mój ojciec, tak? On jest też taki bardziej, czy dużo tuszem w zasadzie rysował, tak? Bardziej takie grafiki i to tak gdzieś tam takie zacięcie gdzieś w ogóle do rysunku, do takich rzeczy artystycznych gdzieś tam było zawsze w rodzinie, nie? I koniec końców tutaj myślę, że to tak pozwoliło mi znaleźć sobie jakieś mniej więcej swoje własne medium, taką niszę, którą mógłbym być, wiesz, jakby zajrany, jakby wiesz, coś bardziej pode mnie, tak? Niż takie tradycyjne jakby na przykład malowanie czy rysowanie. Chociaż sam teraz z chęcią do tego jakby bym przystąpił. Wydaje mi się, że jednak to nie jest tak, że na przykład nie gram teraz, bo w zasadzie gram figurki, tak? Cały czas. Tylko sam nie znajduję czasu, żeby malować własne, nie, jakby, nie wiem, do armii czy czegoś takiego, tak? No robi się to po prostu zawodowo, to koniec końców patrzy się na własne modele i tak trochę albo brakuje czasu, albo brakuje zacięcia. Ja przynajmniej tak mam, że jak patrzę na jakieś takie swoje figurki, którymi planowałem czy planuję grać, to już mi się po prostu nie chce.
Zależy jak dużo to, jak często malujesz, jak dużo, nie? Na przykład jeśli zamieniasz to sobie już w pracy i w zasadzie to wygląda na to, że przez 8 godzin, tam powiedzmy, nie? Czasami 6, w zależności, nie? Ale siedzisz, malujesz te figurki, to potem jeszcze siąść wieczorem i pomalować coś dla siebie, już nie do końca się chce tak naprawdę, nie? Już ja szczerze powiem ci, że bardziej wolę składać te figurki niż je malować, nie? Bo po prostu to jest coś innego, nie? Ale no mam teraz ostatnio taki plan właśnie, żeby pomalować tych moich Necronów, bo kurczę, gram trochę ostatnio i tak aż mi głupio, nie? Wszyscy malują figurki, tereny pomalowane, a Krzysztof Kobalczyk wystawia szarą armię, nie? Po prostu, nie? Ja mówię, to jest promalowanie, nie? Najlepiej. No tak, szewc bez butów chodzi. Się nie wzięło bez powodu. No właśnie, chciałem cię podpytać o skalę, ponieważ ja kojarzę twoje prace z, no w ostatnim czasie głównie z Facebooka, no bo się nie widujemy na żywo, ale z bardzo różnych rozmiarów. Często jest tak, że kiedy jest jakiś artysta, to on jakoś trzyma się jakiejś skali, czy to są busty, czy to jest 75, czy no tak jak ja najczęściej właśnie maluję Warhammery, czyli tą 30-32 mm. A u ciebie widzę bardzo duży rozstrzał, bardzo różnych modeli. Czy to wynika po prostu z tego, że każdy z tych mediów odnajdujesz się trochę inaczej, czy po prostu jest to kwestia tego, jakie dostajesz zlecenia? Co definiuje właśnie ten rozrzut? Wiesz co, po części są to zlecenia rzeczywiście, tak? Po części mam tak, że czasami ktoś po prostu zleci jakąś figurkę i nie mam też tak, że na przykład powiem, że tego nie pomaluję. Prawdopodobnie gdyby ktoś się odezwał do mnie, żebym pomalował, nie wiem, po piersie, nie wiem, niemieckiego żołnierza z II wojny światowej, jeśli uważałbym, że rzeźba jest fajna, bym się mógł przy niej dobrze bawić, to bym pomalował, nie? I tak samo jest z Warhammerami. Czasami jest bardzo fajnie wrócić po prostu do takiej mniejszej skali, bo jest to odświeżające, tak? Generalnie z tych takich modeli, które maluję, to rzeczywiście najlepiej czuję się po piersiach, tak? Że powiedzmy, że bardzo intuicyjnie i dobrze mi się je maluje. Często w zasadzie to wychodzi jak taki portret. Ja lubię takie rzeczy malować, tak? Ale czasami też jest fajnie coś zmienić, tak? I tak jakby zamykać się, szufladkować tylko w biednym temacie też nie jest dobrze. Jeśli na przykład nawet nie mam takich zleceń, to czasami sam po prostu coś wezmę, nie wiem, zwłaszcza na przykład na Patreona, też coś innego pomaluję, tak? Chociaż ostatnie figurki Games Workshop, jakie malowałem, to były no, już z 10 miesięcy temu gdzieś tak, nie? Pamiętam chyba we wrześniu, czy tam jakoś we wrześniu, na początku chyba skończyłem jeszcze tego Karna chyba z Forge Worldu, tak? I teraz miałem długą przerwę, tak? I nawet powiem, że z chęcią bym wrócił, pomalowałbym coś po prostu mniejszego, tak? Żeby to szybciej pomalować, nie? Ja osobiście bardzo mało miałem do czynienia z bustami. No jakoś tak wyszło. Kiedyś kupiłem sobie taki jeden. Parę lat temu stwierdziłem, nie, ta skala zupełnie do mnie nie przemawia. Jest tutaj za dużo pustych przestrzeni, trochę nie wiem do końca, jak skupić uwagę, jak przedstawić to, co gdzieś tam mam w głowie. Trochę się jednak gubiłem. Jak to wygląda z twojej perspektywy właśnie pod względem ilości pracy wkładanej w model? Czy faktycznie ta skala 32 jest, robi się ją szybciej, dużo, tak? Tak. Znaczy, co, generalnie można tutaj, możemy porozmawiać po prostu w ogóle o tym, nie, nic, nie, z mojego punktu widzenia mogę ci powiedzieć, co jak dla mnie każda skala jakie wyzwanie przedstawia, tak? Co w zasadzie można z nią zrobić, tak? Jasne, bardzo chętnie. Bo w zasadzie każdy z tych rodzajów modeli daje jakby jakąś inną możliwość, co nie? I na przykład przy małych figurkach jest łatwiej jest zrobić dużą scenę, tak na przykład, nie? Że tych figurek trochę postawisz, tak? Zrobisz do nich teren i ten teren nie musi być wielki tak naprawdę. Można jakby spróbować więcej zrobić konwersji, tym bardziej, że są części łatwiej dostępne do tych konwersji tak naprawdę i zbudować coś ciekawego, co ze sobą mniej więcej gra, tak? Ja i tak jeszcze nie miałem okazji za bardzo, żeby zrobić coś takiego, chociaż chciałbym, tak? Ale na przykład jak można popatrzeć nawet jak z Polski niektórzy malarze naprawdę robią wielkie sceny, na przykład, nie wiem, Paweł Makuch, tak? W zasadzie robi no, gigantyczne sceny, po prostu jakieś tam zderzenie dwóch armii, tak? I to jest fajne i w tej skali jest to do zrobienia i jest to jakiś, powiedzmy, nakład pracy, który można podjąć i tak w takim realistycznym czasie, nie? I wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo fajna skala do tego, tak? Z drugiej strony ta skala ma też takie wyzwanie, że to wszystko jest małe, tak? Jeśli chcemy pomalować ten model naprawdę bardzo dobrze, no to się wchodzi tam już w takie mikrodetale tak naprawdę, tak? I małym pędzelkiem trzeba to wszystko pomalować. To też zajmie czas, no ale z drugiej strony mimo wszystko ten efekt już szybciej widać, nie? Prawdopodobnie jakieś, nie wiem, troszeczkę 52 czy 54 mm, tak? Ta skala już generalnie jest trochę większa, tak? Ale jest to taki mniej więcej gdzieś jakiś most pomiędzy już tam tą wyższą skalą, czy tam 75, tak? I
ja zawsze mam taki problem, że w zasadzie w momencie, kiedy zaczniesz malować już po piersia i zaczniesz dodawać ten cały detal taki duży, to gdzieś mniej więcej w tej skali ja nie jestem w stanie tego wszystkiego zmieścić, tak? Na małym malinsie wiem, że nie pomaluję tego wszystkiego, co bym chciał, nie maluję pod mikroskopem tak jak to niektórzy, jakichś takich ultrarealistycznych twarzy, więc no generalnie część rzeczy tam się nie da zrobić w takiej małej figurce, tak? Że trzeba po prostu trochę sobie skrótów zrobić i to też dobrze wygląda. No to już te 75 mm, tak samo jak i po piersia, one już mają na tyle dużo powierzchni, że możemy na nich namalować bardzo dużo. I to też jest fajne wyzwanie. W zasadzie przy takich modelach możemy naprawdę namalować dużo detali, nie wiem, związanych ze skórą. Nawet na popiersiach spokojnie maluje się żyły pod skórą, tak? Czy przebawienia jakieś, nie wiem. Nawet można dodać takie porowatości trochę skórze, tak, że ona wygląda bardziej realistycznie lub jakieś nakrapianie takie. Takich rzeczy w małych figurkach nie bardzo się robi, tak? I ja zawsze na przykład ludziom, których uczę, mówię, że fajnie jest, że na przykład ktoś zabiera się za dużą skalę, ponieważ jeśli pomalujesz na przykład, nie wiem, tych popiersi, powiedzmy, nie wiem, z 5, tak? Albo na przykład tych modeli w większej skali, 75 mm i wrócisz potem do małej skali, kompletnie inaczej się na to patrzy, nie? Że człowiek się bardzo dużo uczy i później tą małą skalę też inaczej się maluje, że jesteś w stanie nawet ten taki detal gdzieś tam uchwycić i to jest fajne doświadczenie. Ale dlatego właśnie mam tak, że ja lubię sobie skakać pomiędzy tymi tematami, tak? Czasami coś szybszego, czasami większej skali popiera się, mniejszej skali popiera się. I to też wydaje mi się, że sam wiesz, nie? Czasami ile się siedzi nad modelem, tak? No, jak tak. Na przykład chcesz naprawdę go bardzo dobrze pomalować, to wymaga czasu, tak? I nawet jestem święcie przekonany, że niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy, jak dużo czasu. Po prostu, bo myślą, że to jest tak, wiesz, że kto jest siadł sobie pomalował? No nie, no to są dziesiątki godzin czasami, nie? Zależy, jak to szybko pracuje. Ja jestem akurat bardzo wolnym malarzem, nie? Jestem w stanie pomalować, powiedzmy, że w moim czasie, nie wiem, jeden model na miesiąc gdzieś tak, nie? Poświęcam dużo czasu na detale po prostu, nie? No właśnie, to chciałem powiedzieć, że malujesz jeden model na miesiąc, no ale to, co wychodzi spod twoich dłoni, no to jest absolutne dzieło sztuki, tak? A wiesz, są ludzie, którzy malują jeden model... Stwierdzam tylko fakty. Malują jeden model miesięcznie i no, nie osiągają zupełnie takich rzeczy. I właśnie widzisz, chciałem przejść teraz właśnie do takiej rzeczy, która mnie osobiście, teraz już trochę mniej, ale parę lat temu, kiedy oswajałem się bardzo z nowymi rzeczami, wiesz, każdy model to była zupełnie nowa historia i szukanie swojego stylu, swoich technik, tego, co by mi odpowiadało. Chodzi mi o tak zwane przekombinowywanie. I mam tu na myśli to, że mnie osobiście właśnie zdarzało się tak, że potrafiłem siedzieć nad modelem bardzo dużo czasu. Potem patrzyłem na tą figurkę i myślałem, gdzie są te dziesiątki godzin, które ja tu władowałem. Tego kompletnie nie widać. Z biegiem lat doszedłem do wniosku, że to często wynika z tego, że niektóre techniki nie do końca nadają się do wszystkich modeli producentów i tak dalej. Czy masz może podobne spostrzeżenia, właśnie chociażby w kontekście skali? Wiesz co, za mnie się wszyscy w zasadzie śmieją, że ja generalnie na każdym modelu stosuję coś takiego, co się nazywa tortura tysiąca pociągnięć pędzlem, tak? I to wygląda tak, wiesz, nawet jak uczy ludzi, to mówią, że wiesz co, kurde, no fajna jest ta technika twoja, tak? Malowałem w ten sposób, ale to jest tak czasochłonne, że muszę szukać skrótów, nie? Ja tak, wiesz, nawet jak stając, uczę się ludzi, ja pokazuję mniej więcej, jak maluję, ale bardziej liczy się to, że, wiesz, takie zaplecze mniej więcej, jeśli chodzi o jakąś tam wiedzę, rozumienie tego tematu, tak? Niż pokazywanie konkretnej techniki. Myślę, że masz rację, tak? Znaczy, ja jestem uparty strasznie, tak? Ja staram się jakieś tam w ramach własnych tutaj podejść, znajdywać jakieś skróty, ale z drugiej strony mógłbym wziąć po prostu figurkę, nie używając nawet sprayu czy coś takiego, pomalować sobie ją po prostu pędzelkiem na czarno i pomalować wszystko pędzlem od początku, tak? Nawet w dużej skali. I nie wiem, może to jest kwestia tego, że ma się na tyle, nie wiem, zacięcia, tak? Bo ja bym to wysiedział, nie? Po prostu. To, oczywiście nikt by mi za to nie zapłacił, tak? I prawdopodobnie nikt by nie widział, że to było pędzelkiem pomalowane, tak? I to tak potem mówisz właśnie, że możesz siedzieć bardzo długo, niektórzy ludzie tego nie widzą, tak? I wydaje mi się, że widzą to ludzie, którzy rzeczywiście się znają, tak? Do pewnego momentu, że widzisz po prostu te detale, tak? Taki normalny wyjadacz, znaczy zjadacz chleba, taki zwykły odbiorca, on nie będzie tego widział. Liczy się efekt końcowy. I stąd też mamy, wydaje mi się, że w tym hobby teraz bardzo dużo takiego podejścia, że szukamy skrótów. Dużo, zwłaszcza Hiszpanie pokazują, wiesz, takie podejście, że żeby malować bardzo odważnymi pociągnięciami pędzla, żeby to było widać, ale wiesz, jak widać, to jest tak, to pociągnięcie, nie wiem, kreska jest w odpowiednim miejscu po prostu. Że ona po prostu gra, tak? I to też jest sztuka, żeby tak zrobić, bo nie każdy tak potrafi, tak? Żeby zostawić to wszystko, ale to wszystko gra po prostu. Wydaje mi się, że to też zależy bardzo od charakteru, od kogoś po prostu, kto maluje. Niektórzy po prostu chcą szybko może uczą się poprzez ilość pomalowanych modeli niż poprzez jakby, nie wiem, jakąś, jaką wyciągają, ale też, wiesz co, też warto jest szukać skrótów. I też jeszcze bardzo ważna rzecz, wydaje mi się, że pytanie, czy malujesz na konkurs, czy malujesz model do grania,
na stół, co w zasadzie chcesz danym modelem osiągnąć, czy na przykład na tym danym modelu chcesz podnieść rzeczywiście swoje umiejętności, rozumienie tematu, tak? I potem tak naprawdę ten cel uzasadnia jakby te środki, jakie podejmujesz, nie? Zaciekawiła mnie jedna rzecz, ponieważ z racji tego, że malujesz małą ilość modeli w dość długim czasie, no to jakby takie zagadnienie jak malowanie armii, no raczej jest ci obce. Pogadamy za pół roku, jeśli coś pomogłem. No, kiedyś malowałem, wie, czy to nie mówię tak, że nie, po prostu malowałem kiedyś, wiesz, jak tak naprawdę zaczynając malować, nawet jak zaczynałem zamówienie, to malowałem przeszedami, tak, i jeszcze w czasach, w których dało się to robić na eBaya, tak, i tam wszyscy pisali, że jest ProPainted, nie, chociaż do tej pory chyba piszą, nie, chociaż te ProPainted tam są. To jest trochę, z tym ProPainted to jest trochę tak jak Stabletop, ktoś przychodzi i mówi, co to jest Stabletop, i dostajesz rozstrzał takiej ilości różnych poziomów malowania i wszystko jest Stabletop. To tak samo, wiesz, jak pamiętam to ogłoszenie na Lego, nie? Pomaluję bohatera za stówkę, nie? Czy coś w tym stylu, tak? Takie różne rzeczy były, nie? Zresztą ja jeszcze, wiesz, mówię, pamiętam te czasy właśnie, nie wiem, bardziej aktywnie ludzie się udzielali na forum Gloria Victis na przykład, tak? Tamten kącik malarski jakoś działał, czy forum Chest of Colors i rzeczywiście, wiesz, tam różnie. No w sumie fajnie było, tak? No inne kompletnie czasy. Teraz wszyscy się przenieśli na Instagrama tak naprawdę, nie? To jest takie trochę, wiesz, też niefajne, bo nie ma kontaktu między ludźmi, mi się wydaje. No, zresztą sam mówiłeś, nie? Tak, jest bardzo... Świat się poszerzył, powiem tak. I mam wrażenie, że... Tak, ale poszerzył, ale też zawęził, wiesz? Zawęził, bo wydaje mi się, że brakuje jakby tej dyskusji tak naprawdę. Brakuje jakby, nie wiem, żeby ludzie ze sobą rozmawiali na temat tego malowania figurek. Często się to dzieje w bardzo zamkniętych, takich hermetycznych grupach, które generalnie nic nigdzie poza, wiesz, nie wychodzą. I wydaje mi się, że mimo tego, że powiedzmy, że idea forum była, powiedzmy, że otwarta, czasami może były jakieś bardziej hermetyczne fora, ale dało się tam dołączyć i, wiesz, rozmawiać z tymi ludźmi. Teraz tak naprawdę rozmawiasz tylko ze znajomymi. Jedynie czym się dzielisz, to może jakimś losowym przemyśleniem i zdjęciem. Tak? I jeszcze masz założenie takie, że w sumie nikt tych twoich tam tekstów nie czyta, tylko ogląda zdjęcie, bo akurat mu się przeskrolowało, nie? Dziwne są te czasy, powiem ci, tak? Z drugiej strony zasięgi tego wszystkiego, co robimy, tak naprawdę są o wiele większe, nie? Po prostu to zdjęcie dociera do bardzo dużej liczby osób, nie? Tak więc to jest specyficzne, nie? Ale mi akurat brakuje tej dyskusji, nie? Zresztą teraz w tych czasach, jak siedzimy w domu, nie? Od 2 lat prawie, nie? Czyli brakuje ci konkursów, tych spotkań na żywo z ludźmi. Nie, no pewnie, nie? Znaczy, powiem ci tak, że ja jeździłem generalnie na Husara przez długi czas. Powiedzmy, że chyba nie byłem jeszcze na konkursie Style of Demons, byłem na Golden Demonie jeszcze, pamiętam, w Poznaniu. Potem w zasadzie na wszystkie edycje Husara jeździłem. W zasadzie byłem na 10 edycjach. Nie, chyba na jednej nie byłem, jak mi się syn urodził. I wiesz co, tam najważniejsze chyba tak naprawdę w tych wyjazdach jest spotkanie z ludźmi i rozmawianie. Bo nie liczą się te nagrody koniec końców, nie? Nagroda to jest coś takiego, jest to fajne, jest to uzasadnienie twoje, jakby, nie wiem, ktoś potwierdza, że naprawdę fajnie malujesz, tak? Że ktoś ci to powie, tak? Bo ty możesz mieć bardzo, nie wiem, krytyczne podejście do swojego malowania, nie? Albo może właśnie nie. I ktoś to fajnie, że zweryfikuje i ci powie, że tak, rzeczywiście jest super, tak? I powinno się być z tego dumnym. Ale co zostaje przez lata, to wspomnienia raczej z tego spotkania, tak? I tak naprawdę jeszcze dodatkowo fajna jest rzecz, że można dostać jakby bardzo dużo jakby rad od ludzi tak naprawdę. Jeśli rozmawiasz na konkursie z kimś, to też może być fajnym narzędziem do czynienia postępów tak naprawdę, nie? Zwłaszcza, że spotykasz tych swoich idoli, którzy mogą ci, nie wiem, powiedzieć, dać jakiś fajny feedback i na bazie tego można też się rozwijać i ja przez długi czas tego robiłem, że jeździłem po prostu na konkursy i nieważne, czy coś wygrałem, zawsze pytałem się tych wszystkich polskich najlepszych malarzy po prostu, co sądzi, jakby chciałem tego feedbacku i później starałem się to poprawić, nie? I to jest fajne, nie? A szkoda, bo brakuje tego teraz strasznie po prostu, nie? Tak naprawdę, nie? Mam nadzieję, że coś się niedługo wydarzy. No wiesz, mamy teraz szczepionki, ludzie się szczepią coraz częściej. Wiem, że świat jest wciąż troszeczkę podzielony na tych, którzy lubią się szczepić albo nie chcą się szczepić, ale jakby to jest kwestia wtórna, no. Coś się zmienia w każdym wypadku, więc no liczę na to, że może po tych wakacjach, no nie będzie tak jak w zeszłym roku, że praktycznie nas momentalnie zamknęli i znowu wszystkie wydarzenia tego typu kulturalne zostały przymknięte, bo wydaje mi się, że nas jako ludzkości po prostu na to nie stać. No już nie. Jak nie finansowo, jak i chyba już mentalnie, po prostu wydaje mi się, wiesz? Mentalnie głównie, tak, bo ludzie są bardzo kreatywni finansowo i zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie, wiesz, mamy internet i są różne rozwiązania, ale właśnie mentalnie, czyli to, że często słyszę od różnych osób, kiedy, jak tylko mogą się spotkać właśnie, żeby to robić. Co teraz skończył się kolejny lockdown niedawno. Ja widzę na przykład po swojej społeczności, że zdecydowanie spadło zainteresowanie figurkami, ale to jest jakby, to dobrze, no bo ja sam też korzystam z tego, że mogę wyjść z domu, nie muszę siedzieć cały czas i mogę zrobić coś po prostu innego niż tylko i wyłącznie zajmować się swoim hobby i faktycznie
ta potrzeba, mam jak spełnić tą potrzebę. I no tak. ciekawi mnie, czy ty również zaobserwowałeś może coś podobnego podczas tej pandemii, że nasze hobby się po prostu troszeczkę stało bardziej popularne? No, to na pewno. Nie, uważam, że myślę, że stało się bardziej popularne, ponieważ, wiesz, no ludzie generalnie, nawet jeśli ktoś to robił, tak, powiedzmy, że nie miał przez długi czas, wiesz, możliwości, nie? Bo na przykład, nie, tu praca, tu coś, tak? I nagle wszyscy siedzą w domu i nagle się okazuje, że masz czas. I wydaje mi się, że bardzo dużo osób zaliczyło taki powrót do hobby. I ja nawet, wiesz co, nawet tak pytasz się o społeczność, znaczy, no to też się rozmawiali. Ja nawet po swoim patronie tak zauważyłem, że dużo ludzi tak naprawdę też, wiesz co, szukało takiego kontaktu i fajnie się to udawało zrobić, bo często żeśmy siedzieli na Discordzie, po prostu rozmawiali na voice chacie, tak? I nawet, wiesz, no sporo takich bardzo fajnych znajomości po prostu się nawiązało, tak? I ta grupa się bardziej jakby zżyła. I widać po prostu, że ludzie mieli po prostu czas na to hobby, tak? Tak, żeby po prostu posiedzieć, rzeczywiście czegoś się pouczyć i zależało im na tym. Teraz troszeczkę to spada, może właśnie przez to, że no, weszły te szczepionki, tak? Trochę wszystko się otworzyło i ludzie teraz nagle zaczęli robić te inne rzeczy, ale wydaje mi się, że i tak dużo osób zostanie w tym. Zresztą, to hobby się, moim zdaniem, się bardzo rozwija, tak? Jak popatrzysz na wszystko, jest bardzo dużo jakby takich gałęzi tego hobby, które po prostu gdzieś tam cały czas przechodzą jakąś ewolucję, tak? I od gier figurkowych po gry RPG, po gry planszowe, tak? Jest często jakby taki, jakby taka brama do wejścia w malowanie figurek, nie? Bo ludzie robią to po prostu, żeby fajnie ta gra wyglądała, później im się to podoba i zostają. I chcą się nauczyć jakby malować więcej, lepiej. I niektórzy prawdopodobnie po prostu przejdą na tą stronę, że będą właśnie bardziej malowali po prostu dla siebie, żeby się dobrze bawić, jakby, nie wiem, po prostu taką formą artystyczną, niż już tylko rzeczywiście do grania, tak? I to jest fajne, nie? Bo brakuje tej nowej krwi, tak szczerze. Wydaje mi się, że brakuje jakby ludzi, zwłaszcza, nie wiem, czy obserwowałeś, jeszcze mniej więcej wiesz, jak to wygląda, ale często na przykład zresztą Husar też był tak zresztą sprofilowany jako konkurs, ale że też często było tak, że po prostu przyjeżdżali ci sami ludzie. Ci sami ludzie, którzy się bardzo dobrze znają, to była bardzo dobra grupa, czy w zasadzie jest cały czas, grupa po prostu znajomych. Jest to bardzo fajne, ale brakowało tej takiej nowej krwi, nie? Jednak po prostu. Albo na przykład niektórzy się po prostu bali, tak, że przyjadę i nic nie wygram, nie? No dokładnie. To też jest moim zdaniem bardzo zła mentalność, ale rozumiem, tak? Ja przyjeżdżałem i nie wygrywałem, tak? Dopiero po jakimś czasie się to udaje, nie? Dwa lata temu była ta zmiana, bo Husar wprowadził to rozróżnienie na dwie kategorie, na master tam i na osoby początkujące, więc i z tego co pamiętam chyba właśnie tamta edycja cieszyła się chyba ze wszystkich edycji największym zainteresowaniem, no bo właśnie to rozgraniczenie, że ludzie, którzy nawet nie tylko to, że zaczęli, ale po prostu nie potrafią ocenić swojego malowania w taki sposób, czy ono jest dobre, czy ono nie jest dobre, wiesz, porównują to po prostu z najlepszymi osobami, takimi jak ty i po prostu mogą stwierdzić, jak, gdzie, co ja na tym konkursie będę robić, tak? Nawet nie podejdę do tych prosów, nie pogadam. Złe założenie. Bardzo złe założenie, bo... Bardzo złe. Bo czasami mam wrażenie, że się zapomina o tym, że każdy z tych właśnie prosów kiedyś też zaczynał, też kiedyś malował, no... tak jak umiał najlepiej w danym momencie i to jakby, i to też jest człowiek, tak? To nie jest ten jeden moment, który widzimy w karierze po prostu malarskiej, w tym nie wiem, najlepszym, powiedzmy, najlepszej pracy, która zdobywa właśnie te nagrody na konkursach, tylko to jest droga, to jest proces. Tak, oczywiście. I to są, jeszcze powiem ci, że to są tacy sami ludzie z taką samą pasją, nie? Bo często też ci ludzie, wiesz, no, na przykład ja gram w gry planszowe, gram bardzo dużo nawet w gry planszowe, tak samo gram w bitewniaki, tak? I często to są ludzie z tego samego środowiska, z tą samą pasją, tak? I szczerze, no nie wiem, nie znam takich, którzy byliby jakoś, wiesz, po prostu tak nadęci, że się do nikogo nie odezwą, tak? Może bardziej ktoś się z drugiej strony po prostu boi, nie? Bo ach, kurczę, podziwiam tę pracę, po prostu aż mi wstyd podejść, nie? Po prostu zapytać, tak? I to jest strasznie dziwne, nie? Czy wiesz co, Husar jest na tyle specyficznym konkursem, że tak naprawdę, tak jak Golden Demon ma tą kategorię jakby taką, znaczy tą, generalnie to jest jakby ten system medalowy taki, nie? I tam dosłownie, znaczy ja nawet jak porównuję się z konkursami za granicą, jak rozmawiałem z ludźmi, to oni mówią, że u nas to tak generalnie hardcore, nie? Po prostu. Mm-hmm. Bo jedziesz i jedziesz, w danej kategorii masz tylko brąz, srebro, złoto i tyle, jedno. Nie? I no, nie wszyscy wygrywają, tak? I generalnie nawet się zdarzało tak, że wiesz, że przyjeżdżał jeden, nie, no, zresztą można tak powiedzieć, że przez długi czas było tak, że powiedzmy, że było z 5 osób, które są bardzo dobre, tak naprawdę one się wymieniały miejscami z roku na rok. Czasami ktoś pomalował lepiej, czasami ktoś inny pomalował lepiej, ale mniej więcej te miejsca na podium były, wiesz, podobnie, nie? I to może być deprymujące dla osób, które zaczynają, bardzo, rzekłbym, nie? I ja na przykład jestem w, wiesz, mi się podobała ta edycja ostatnia Husara, tak? Z uwagi tego, że właśnie była bardziej otwarta na ludzi i widać było po
prostu, że przyjechało masę osób, bo naprawdę widzieli dla siebie tam miejsce, tak? Na przykład jakby to było dalej kontynuowane, czy w takiej, czy w innej postaci, myślę, że ci ludzie też by stworzyli fajne grupy, które po prostu się, ludzie, którzy się dogadują i chcą się widzieć na tym konkursie. Ja bym jeszcze poszedł dalej i tak naprawdę zrobił tak jak za granicą, czyli wszedł w taki system, nie tak dokładnie, że na przykład jest jedno złoto, jedno srebro, tak? Że na przykład wyznaczamy 3 złote medale, tak? Ponieważ akurat te 3 prace po prostu już są na tym poziomie, że zasługują na złoto, tak? I tak się robi za granicą. I to potem też nie jest tak, że wiesz, sędziując, też musisz na przykład tak, masz 3 prace, które wszystkie są przegenialne i musisz poznajdywać błędy, żeby wybrać tą jedną, która rzeczywiście z nich jest najlepsza. Bo już to na tym potem polega. To nie jest tak, że szukasz, co jest dobre, tylko szukasz po prostu błędów, nie? Gdzieś tam akurat tu jest jeden mały błąd, tu jest coś, no to ta praca będzie niżej, nie? I to nie jest tak, że ona jest gorsza. Po prostu ma jeden mały błąd. Tam to długo nie ma. Jakieś kryterium trzeba przyjąć po to, żeby wybrać... Musisz, nie? Spotkałem się z takim podejściem, że malowanie figurek to nie jest sztuka. Czy zgodziłbyś się z tym? Ja w ogóle, nawet jeśli patrząc na moje rzeczy, tak? Ja nigdy nie postrzegałem się jako artysta, powiedzmy. Starałem się nie postrzegać w taki sposób. Ja uważam, że jestem rzemieślnikiem. I wydaje mi się, że jeśli ktoś postrzega twoje dzieło jako sztukę, to jest bardzo fajnie, tak? I bardziej po bardziej powinno być tak, że ludzie powinni postrzegać to, co ty robisz jako sztukę, niż ty na przykład sam, nie? I wydaje mi się, że tak globalnie patrząc na to, jeśli znajdą się ludzie, którzy postrzegają figurki jako sztukę, to jest to sztuka. Jeśli by takich nie było, to prawdopodobnie nie byłoby to sztuką, tak? Ale w zasadzie czym się różni nasze, to, co my robimy od jakiejś normalnej działalności artystycznej? No, niedużo, nie? Jedyna rzecz, której nie robimy, to jest nie rzeźbimy tego modelu, tak? Może na przykład byś porozmawiał z plastykiem, a mówi, no ale ty już masz gotową figurkę i ty sobie ją malujesz, nie? Tylko ja jestem święcie przekonany, że jakbyś dał tę figurkę temu plastykowi, który maluje sobie obrazy 2D, on by te figurki nie pomalował, tak? To ja jestem też zdecydowanie tego zdania, ponieważ miałem kiedyś taką przygodę, że mojemu koledze, który jest grafikiem 2D, digitalowym co prawda, ale jednak, właśnie dałem do malowania figurki i nagle okazało się, że no nie wszystko da się przenieść, że jednak warsztat nie. Z jednego do drugiego jest po prostu no, nietransferowalny. Ale z drugiej strony, a propos właśnie takich doświadczeń, które można z innego medium przenieść na to malarstwo figurkowe, osobiście zauważyłem właśnie taką korelację, że w momencie, kiedy zacząłem robić filmy, robić zdjęcia, robić coraz więcej różnych twórczych, kreatywnych rzeczy, gdzie ja muszę coś po prostu zrobić od zera, mam jakieś narzędzia, jakieś medium i muszę coś wykreować, zacząłem zauważyć, że wszystkie te dziedziny się na pewnym poziomie przenikają i wzajemnie wpływają po prostu gdzieś tam na mój warsztat, na moje zrozumienie różnych rzeczy. Tak. I to też mnie właśnie ciekawi, jak ty to widzisz, jak wygląda też twój proces twórczy w momencie, kiedy siadasz do pracy, do danego modelu. Czy sięgasz może po inne media, żeby znaleźć inspirację, a no właśnie, jak to wygląda? Znaczy, wiesz co, normalnie jeszcze wracając do tego, to się bardzo wszystko przenika, tak naprawdę, nie? Jakbyś, powiedzmy tak, że jest bardzo dużo takiej wiedzy, która jest wspólna dla wszystkich form sztuki, jako takich, nie? Może rzeźba, ale no powiedzmy, że w rzeźbie nie, no generalnie nikt tego nie koloruje, tak? Czy powiedzmy rzeźbi postać, tak? Ale też jest rozumienie anatomii na przykład, tak? I figurka w malowaniu też trzeba to wszystko jakby, no, znać, tak? I nawet jeśli nie robimy tego, powiedzmy, że świadomie, bo dużo osób zaczyna jakby malowanie figurek od, po prostu maluje figurkę, tak? I niektóre rzeczy jakby nabywa się bardzo intuicyjnie. Niektórzy są lepsi w tym, niektórzy gorsi, tak? Gorsi, sorry. Ale jest bardzo dużo takiej wiedzy, która jest bardzo wspólna dla wszystkich form sztuki. I na przykład możesz patrzeć na to, nie wiem, rozumienie oświetlenia, tak? Teoria kolorów, tak? Czy na przykład, nie wiem, no, znajomość anatomii na przykład człowieka, tak? Jeśli na przykład malujemy, nie wiem, dużo skóry, na przykład, nie wiem, skóry, w ogóle mięśni, takich rzeczy, tak? Jeśli mniej więcej wiesz, jak to działa, tak? To nam malujesz to lepiej. Jeśli tego nie wiesz, to prawdopodobnie gdzieś przesadzisz, nie? I strasznie dużo jest takich rzeczy, które po prostu się przenikają. Więc na przykład ja, jeśli się przygotowuję do malowania figurki, tak? Często sobie, no może nie do końca, na początku tego robiłem, teraz trochę mi się nie chce tego sklejać wszystkiego, tak? W jakimś tam Photoshopie, ale tworzę sobie coś takiego jak taki moodboard, tak? I po prostu znajduję sobie dużo na przykład różnych fotografii, tak? Zwykłych fotografii po prostu, jakichś przedmiotów, jakieś postaci, artworki, które na przykład są ciekawe i pasują do tego klimatu, który chciałbym osiągnąć, tak? Plus jeszcze też starałem się od razu pomyśleć nad jakąś taką kompozycją kolorystyczną. Z początku nawet robiłem tak, że jakby robiłem sobie triadę kolorystyczną, wydzielając taką maskę na kole kolorów, tak? I potem starałem się tego trzymać. I dużo jest takich rzeczy, które możemy zrobić, żeby się przygotować jakby trochę bardziej, przemyśleć proces, tak? Ja mam jeszcze coś takiego, że... Znaczy mój ojciec też mi fajnie to wytłumaczył, ponieważ on
pisze książki. I generalnie dla niego pisanie książek polega na tym, że on idzie sobie na spacer albo coś robi, pływa łódką czy coś takiego i po prostu myśli nad tym, co by napisał. I koniec końców tą książkę później ma praktycznie całą w głowie. Jedynie jak już do pisania, to po prostu to przelewa, tylko tam, no nie na papier teraz, na komputerze, tak? Ale po prostu pisze to. I tak trochę jest też z malowaniem figurek. Jeśli zastanowisz się dobrze nad tym, tak? Przemyślisz sobie to wszystko, masz jakieś dobre wyobrażenie w głowie, tak? Tym bardziej, że ta wyobraźnia pracuje, to jesteś w stanie później po prostu to tylko przenieść. Tak jakbyś miał cały ten plan po prostu w głowie. U mnie bardziej tak to jakby funkcjonuje. Ja generalnie wcześniej dosyć dużo się zastanawiam, tak naprawdę, nie? Przemyślę sobie sprawę i dopiero później to maluję. Oczywiście, no, to jest jakieś 80% tego, co się tam namaluje, bo później są, dochodzą jakieś zmienne, później może się plan zmieni, może na przykład to, co wymyśliłem, nie do końca działa. Tak więc to też jest jakieś trochę operowanie na żywym organizmie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że dobrze jest się przygotować i naprawdę sięgać po różne formy sztuki, od rzeźby, poprzez fotografie, poprzez właśnie obrazy takie tradycyjne. Jest bardzo dużo rzeczy, które można się z tego nauczyć. I wydaje mi się, że tak miałam tak właśnie, że też taki w zasadzie kolega też, człowiek, który też maluje figurki, kiedyś, on zresztą jest rysownikiem bardzo dobrym, kiedyś też mi polecił właśnie książkę na temat po prostu normalnie to sztuki generalnie, tak? Malarstwa, tak? Ja do tej pory uważam, że to jest najlepsza książka o malowaniu figurek, bo nie jest kompletnie malowanie figurek. Tam nie ma nic na temat malowania figurek, ale jest po prostu tyle wiedzy, tak? Takiej, która jest ogólna i dostosowalna we wszystkim, że no, warto jest po takie rzeczy, tak, jest warto po takie rzeczy jest po prostu sięgać, tak? Więc nie powinniśmy się, jak już naprawdę chcemy robić to bardzo dobrze, tak? Nie powinniśmy się kompletnie zamykać tylko w figurkach. Ja mam do tego stopnia, że staram się nie przeglądać galerii w tym momencie, zwłaszcza jak coś na przykład nowego tam nie było myślę, maluję, żeby się jakby niczym nie zarazić po prostu, a bardziej po prostu patrzę na jakieś właśnie zdjęcia, artworki, takie rzeczy, tak? Gdzieś bardziej na tym się wzoruję, nie? Czy myślisz, że to, jakie życie wybrałeś i całe twoje malowanie wpłynęło jakoś na rozwój może twojej wrażliwości na świat, który nas otacza? Tak, tak. Znaczy, nie wiem, czy też tak masz, nie? Może tak masz, nie? Ale znaczy, wydaje mi się, że w ogóle wszyscy ludzie, którzy zajmują się jakąkolwiek działalnością artystyczną, bardziej postrzegają świat. Znaczy, powiedzmy, że tak, że zaczynasz się zatrzymywać w niektórych miejscach i po prostu przyglądać się rzeczom. I do tego stopnia, że wiesz, na przykład idąc będziesz patrzał na przykład, nie wiem, że fajne słońce świeci, tak? Odbija się światło od znaczy tego słońca odbija się światło od trawy i promieniuje zielenią na przykład, nie wiem, na samochód. Albo na przykład, że ktoś chodzi w jaskrawej podkoszulce i światło od podkoszulki odbija mu się na dół brody, nie? I nikt normalnie się na tym nie skupia, tak? Albo na przykład, że w tym oświetleniu komuś ładnie się rysuje cień na twarzy. Fajnie byłoby to namalować, nie? Jak się już to... Ja przynajmniej u mnie tak było, że o czym mówisz wydarzyło się, kiedy uczyłem się robić non-metallic metal. I przez pewien czas ja w ogóle jakby próbowałem, nie mogłem tego... Nie wiedziałem, jak podejmować decyzję podczas malowania. I któregoś razu, pamiętam, siedziałem w kuchni, patrzyłem sobie, chyba gotował mi się makaron czy coś, tak patrzyłem sobie na garnek, czekałem aż ten makaron się ugotuje i nagle zobaczyłem refleks światła na garnku jako osobną plamę bieli i od tego czasu ja już tego nie potrafię odzobaczyć. No bo tak jest. Znaczy, wiesz, w ogóle tak naprawdę większość tych rzeczy, które my robimy, to jest jakby powielanie jakiegoś schematu, nie? Czyli na przykład jeśli, nie wiem, jakbym miał się uczyć do metali metalu, to najlepiej byłoby wziąć po prostu ołówek i zacząć rysować właśnie ganki w domu, łyżkę, nie wiem, po prostu takie przymioty metalowe, tak? Tak, żeby się nauczyć mniej więcej, jak to światło się kształtuje. I później oczywiście można sobie to w głowie obracać, tak? Że tam gdzieś zmieniać po prostu, tak? Ale uczymy się jakiegoś schematu, nie? Na przykład nie bez powodu, nie? Jak zajrzysz do jakiejkolwiek książki o rysowaniu, na samym początku będziesz miał od razu rysowanie kształtów geometrycznych. Ponieważ musisz się nauczyć tych schematów, nie? No, każdy model na przykład możemy podzielić na jakieś wycinki kształtów geometrycznych. Tak? I później, jeśli umiesz namalować tą bryłę i umiesz sobie poradzić z tym, nie będziesz miał żadnego problemu, żeby coś zinterpretować na modelu, nie? Bo wiesz po prostu, jak to działa, nie? Kartka papieru ma jeden, moim zdaniem osobiście, ma jeden minus w stosunku do figurki. Jest pusta. A na figurce masz chociaż ten kształt, masz jakiś punkt wyjścia, punkt zaczepienia. Mhm. Kojarzysz coś takiego na pewno? No, niby tak. Znaczy, no, masz pustą przestrzeń do zapełnienia i tak, coś znaczy, najgorsze jest w momencie, kiedy rzeczywiście musisz sam z głowy tą pustą przestrzeń zapełnić, tak? Tak mi się wydaje po prostu, tak? No, ale to też wracamy do tych schematów, tak? Jeśli na przykład, powiedzmy, nauczyłeś się bardzo, znaczy malowałeś bardzo dużo na przykład takich przedmiotów, tak? To prawdopodobnie będziesz w stanie otworzyć ten przedmiot po prostu z głowy, tak? I to tak samo jest z malowaniem
znaczy z rysowaniem ludzi. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy malują, znaczy rysują bardzo dobrze już po prostu i nie wiem, jak na przykład jak często ostatnio oglądałem takie krótkie filmiki, jak Karl Kopiński rysuje. Tak, nie wiem, czy na YouTubie przeglądałeś. Ma często takie, często ma takie filmiki i on na początku tworzy sobie po prostu taki luźny szkic. I on tak jak patrzy, jak on to szkicuje, to kurde, jakby nie wiem. To nie jest tak, że on sobie szkicuje jakieś tam, nie wiem, kształty geometryczne czy coś takiego. On po prostu jakiś tam zarys sobie tworzy, nie? A później tak naprawdę bierze tylko tusz i to wypełnia już detalem kompletnie. I nie mówiąc jakiegoś ogólnego zarysu czy coś takiego, tylko element po elemencie wypełnia. Dosłownie jakby po prostu z głowy to przenosił, tak? To widać po prostu te lata, wiesz, ćwiczenia i doświadczenie po prostu, nie? I to samo jest też z figurkami, wiesz? To też tak mi się wydaje, że jeśli na przykład powiedzmy, że chcesz pomalować, nie wiem, czy ten NMM, czy na przykład jakąś, nie wiem, powierzchnię, nie wiem, która ma być, nie wiem, jakiś element skórzany, czy coś takiego, tak? I podejmiesz jakąś decyzję, że ten element skórzany ma się świecić na przykład, nie? No to jeśli na przykład wcześniej odpalisz sobie jakieś, nie wiem, zdjęcia, spróbujesz sobie nawet na kartce namalować, albo nawet na tym modelu, wzorując się na zdjęciu, podobnie wyjdzie to lepiej, może ci się nie uda od razu, zrobisz to kilka razy, a później za każdym razem już będziesz w stanie to odtworzyć. Po prostu ci się zapamięta. I tak samo jest, mi się wydaje, że z NMM-em, bo to też jest jakaś fizyka światła, wiesz jak to działa. NMM jest, niestety jest trochę bardziej skomplikowany jakby tematem, z uwagi tego, że musisz namalować odbicie otoczenia w tym NMM-ie. I nie zawsze się to udaje. Ja też jeszcze powiem ci, że do tej pory się uczę. No, wydaje mi się, że jakby wiesz, kwestia nauki to się chyba nigdy nie kończy. Tak sądzę. Nie, nie. Natomiast... Też mi ostatnio kolega bardzo fajną rzecz powiedział, że jak tak się czasami patrzy na tych, znaczy tak, na tych wszystkich artystów, tak, to im dalej ktoś dochodzi, znaczy tych wszystkich malarzy, rysowników, nie? Im dalej ktoś dochodzi, im więcej jakby wie, tym bardziej wie, że czego jeszcze nie umie, po prostu, tak? Czyli tak naprawdę możesz być naprawdę, wiesz, super dobry, ale wtedy jesteś naprawdę bardzo świadomy jeszcze, im tym bardziej swoich świadomy, czego nie, tak. Czego nie umiesz jeszcze, nie? Tak więc to jest ciekawe, nie? No nabiera się troszeczkę pokory z czasem, to zdecydowanie. Przyszła mi do głowy taka myśl, ponieważ ja osobiście, kiedy zdarza mi się, a zdarza mi się to niestety rzadko, pomalować coś dla siebie, nie wiesz, nie do filmu, nie na zlecenie, nie do tutoriala, nie na streamie, tylko tak dla siebie, wiesz, jakieś studium jakiegoś przypadku. Zauważyłem, że mam bardzo duży problem z kończeniem tego modelu w sytuacji, w której ja go zostawiam nieskończonego w pewnym punkcie. Kiedy miałbym na przykład do niego wrócić po tygodniu, dwóch tygodniach, patrzę po prostu na tą figurkę i jest takie, nie pamiętam, co ja tu chciałem zrobić, nie pamiętam, co miałem na myśli, w sensie jakiś tam zarys ogólny, tak, jasne, ale chyba lepiej będzie to zmyć. Biorąc pod uwagę to, że ty długo pracujesz nad jednym modelem, spotkałeś się z czymś takim u siebie, jeśli tak, to jak sobie z tym radzisz, żeby dojechać jednak ten model do końca, żeby go nie zaczynać jeszcze raz od zera? To jest też w sumie złożony temat. Z uwagi tego, że tak naprawdę, znaczy, tak jak już mówili wcześniej, nie? Ja mam coś takiego, jak mam taką wizję jakby tego modelu, tak, w głowie. I w momencie, kiedy bym przerwał, to mi się ta wizja zaczyna zacierać. Po prostu, tak? Im dłuższą mam przerwę, tym jest gorzej, tak naprawdę, nie? I później może być właśnie taki moment, w którym po prostu podchodzisz do tego, w zasadzie, co tu artysta miał na myśli, tak? I zaraz musisz się przyjrzeć, nie wiem, chwilę ci to zajmie, zanim się z powrotem jakby wczujesz w daną sytuację, tak? Po prostu i to, co chciałeś tam zrobić. I też prawdopodobnie koniec końców będzie to trochę inne, niż wcześniej zamierzałeś. Miałem nawet taki model, w zasadzie w tamtym roku, we wrześniu skończyłem model, miałem przerwę dosłownie rok. I wydaje mi się, że wtedy rok wcześniej pomalowałem ten model trochę inaczej, niż pomalowałem go rok później. Po prostu, nie? Z drugiej strony, po tak długiej przerwie też wchodzi już kwestia tego, że masz na tyle dużo nowych doświadczeń, że prawdopodobnie już jakby robisz to trochę inaczej. Po prostu, nie? I ja zawsze właśnie dlatego wychodzę z założenia, że wolę skończyć ten model, bo nie chcę mieć tego takiego momentu, że czuję się tak rozbity. Zresztą ja też mam nawet ostatnio tak, że jak zabieram się do czegoś, do jakiegoś nowego modelu, to chwilę też trwa, zanim tak naprawdę się tak jakby przyzwyczaję do tej rzeźby, że pracuję nad tym, że to nie jest tak, że po prostu siadam, jak ciach już leci, nie? Tylko, że tak muszę jakby, nie wiem, wejść trochę w tą taką strefę swoją, nie? I też nie wiem, jak na przykład ty masz, tak? Czy na przykład jak malujesz, to też tracisz poczucie czasu? Czy ja tracę poczucie czasu? No zdecydowanie, to wiesz, ja, tak? siadam rano, podnoszę głowę, o, już jest ciemno. To mniej więcej można to tak określić. No tak, no ale to jest tak, że jesteś na tyle skupiony, tak? Na tyle jesteś w tej swojej jakby tej strefie, tak? Nie, malujesz figurkę po prostu, tak? I za każdym razem prawdopodobnie jak ktoś będzie ci dzwonił telefonem, tak? Albo ktoś będzie się coś o ciebie pytał, to cię wybija z tej strefy, tak? Oj, jak ja tego nie lubię. Oj, nie, zdecydowanie. Ja to samo, nie? Słuchawki moim przyjacielem po prostu zakładam, włączam wszystko, coś czego słucham, czy to jest muzyka, czy to jest jakiś audiobook, po prostu najgłośniej jak się da, tak, żeby móc wygłuszyć otoczenie, a jednocześnie nie ogłuchnąć i się wtedy, wiesz, i się wtedy zaczyna. Natomiast właśnie wybicie to jest jeszcze, wiesz, najgorsze jest jeszcze w tych czasach teraz, że tak naprawdę,
żyjemy, wiesz, w takim natłoku informacji, nie? Że zaraz na przykład, nie wiem, a ktoś tu napisał, a tu coś tam, tak, zaraz zerknę, tak? I potem pół dnia ci mija na tym, że coś innego robisz zamiast malować, nie? I taki właśnie, nie wiem, to tak jakby się podchodziło do tego w taki sposób, że przerywany, to niedobrze działa, nie? Dlatego na przykład ja też mam tak, że po prostu staram się wyłączyć wszystko, odciąć i tylko malować ten model, nie? I staram się go skończyć po prostu, tak? I jeśli rzeczywiście, jakby wiesz, dotrzymam tego, że się odetnę od wszystkiego, to w miarę szybko jestem w stanie skończyć model, nie? Ale jeśli na przykład, nie wiem, nie, no mam akurat, mam syna, tak, żona i różne rzeczy się dzieją, tylko teraz ktoś może zadzwonić, przeszkodzić, nie? I potem tak to idzie. I mi się wydaje, że ten ciąg, znaczy wiesz, to też jest bardzo dużo, że tak mówiłem ci wcześniej, o jakby no, stylu pracy kogoś, jakiegoś temperamentu czy czegoś takiego. Ja potrafię się po prostu skupić, ale też na przykład rzadko kiedy maluję dwa modele na raz. Czyli na przykład maluję ten jeden, powiedzmy z jakimś głównym projektem, a czasami sobie na przykład, nie wiem, gdzieś w chwili wolnej, wieczorem po prostu mówię, zmęczyła mnie ta rzeźba, pomaluję sobie coś innego, nie? Ciężko mi tak jest przeskakiwać. A mam znajomych, którzy na przykład malują 5-6 modeli na raz. I na przykład, wiesz, zaczynają kilka na raz, potem trochę nad jednym przysiądą bardziej, trochę nad drugim i potem na przykład skończą w zasadzie 3 pod rząd tak naprawdę i za chwilę moment, wiesz, zrzucają zdjęcia, że skończyli. Ja tak nie potrafię, nie? Ale to mi się wydaje, że od osoby zależy już, nie? No, zdecydowanie, wiesz, no to też jak ja na przykład maluję projekt taki, wiesz, komercyjny, typowy, pod tytułem, wiesz, jakiś, nie wiem, oddział, coś tego typu, gdzie jest więcej modeli po prostu i jest to po prostu, są modele do grania, jestem w stanie faktycznie realizować różne rzeczy symultanicznie, ponieważ ilość pracy, no właśnie, to nie jest coś takiego, że ja maluję wtedy na 100%. Po prostu są pewne wytyczne, których się trzymam, żeby to się gdzieś tam czasowo no, po prostu kalkulowało. Tak, no ale jest to zrozumiałe, nie? Tak, ale w momencie, kiedy na przykład maluję coś bardziej ambitnie, bardziej tak, staram się przekraczać gdzieś własne granice i robić rzeczy nowe i uczyć się w trakcie robienia na przykład zlecenia, no to wtedy nie, to wtedy po prostu muszę mieć to jedną rzecz, wiesz, uprzątnięte biurko, które w trakcie robienia tego projektu sobie zawalę wszystkimi rzeczami do czasu, aż go skończę, wtedy dopiero mogę znowu wszystko sprzątać i przeskakiwać swoją głową na coś innego, ponieważ faktycznie też nie potrafiłbym przejść z jednej historii w drugą historię tak i bez, mam wrażenie, straty jakości. Więc to myślę, że to bardzo od tego zależy, czy działamy bardziej systemowo, czy działamy bardziej no tak, kreatywnie. Czy wiesz, też jest tak, że tak naprawdę, wiesz, no jak popatrzysz na samomalowanie figurek, często na przykład dużo rzeczy robimy intuicyjnie. Gdybyś miał się zastanowić na przykład na tym, jak malujesz, to w sumie mógłbyś mocno to przemyśleć, że zacząć to rozbijać, ten kompletnie na czynniki pierwsze. I to jest ważne na przykład, jak kogoś chcesz uczyć, tak, no bo tobie się wydają niektóre rzeczy bardzo oczywiste i to jest naturalne, w sumie wychodzi, nie? A potem ktoś na to patrzy i mówi, że to jest w sumie czarna magia i nie wie, skąd się to bierze, nie? I dużo rzeczy my takich robimy, tak? Dopiero w momencie, kiedy naprawdę chcesz się czegoś takiego, wiesz, nowego nauczyć, tak? No to zaczynasz aktywnie myśleć, jak malujesz, nie? I do tego stopnia, że wiesz, tu zastanawiasz się, a może tak, a może tak? Takich rzeczy, tak szczerze, musiałbyś naprawdę rzucić się na bardzo głęboką wodę, po prostu od razu, tak? Że robisz coś, czego nigdy nie robiłeś i wtedy prawdopodobnie przez większość tego projektu po prostu byś non-stop aktywnie myślał. No ale w większości to jest, powiedzmy, że jakieś 20% takiego aktywnego myślenia przy malowaniu, a reszta to jest 80%, to jest po prostu taka jakby powtarzalna czynność, którą robisz, już masz jakby jakąś pamięć mięśniową tak wyrobioną i w ogóle, nie? W każdym razie u mnie tak jest. Zwłaszcza jeśli na przykład podchodzę, wiesz, robienie tych przejść, tak? Wygładzanie po prostu przejść, tak? No to jest w zasadzie taka czynność, którą, nie wiem, możesz bardzo szybko zrobić w Photoshopie, ale jednak akrylami jeszcze trzeba trochę namalować, nie? To zajmuje czas. Nie jest to trochę bezmózgie po prostu. No ja nie robisz, no. No, dokładnie. Wiesz, ja osobiście też bardzo dużo swojego czasu uczyłem się w trakcie zleceń. To znaczy, ja dostawałem zlecenie, klient mówi, że coś chciał, ja nigdy wcześniej tego nie robiłem i wiedziałem, że mam jedno podejście, muszę się skupić i po prostu to zrobić. A chciałem cię jeszcze na zakończenie zapytać jedną rzecz, ponieważ rozmawialiśmy trochę o społecznościach, o różnicy pomiędzy tym, jak jest teraz, a kiedy ludzie spotykali się na żywo. Wygooglałem sobie, że należysz do takiej grupy The Brush Brothers, prawda? Czym to dokładnie jest? To jesteście grupą znajomych, którzy malują, bo widziałem, że jest strona i tak dalej. W sumie w tym momencie to, znaczy nie mówię, że to umarło, nie? Raczej nie, tylko po prostu generalnie wydaje mi się, że każdy poszedł trochę w swoją stronę. Ale tak z samego początku, to tak jak mówiłem, jak się sprowadziłem do Opola i to mniej więcej był prawdopodobnie jakiś rok 2010, 2011,
prawdopodobnie. Może, nie, myślę, że nie dziewiąty. Ale w każdym razie myśmy też mocno wtedy jakby grali z kolegami tutaj w WFM 4000, ale też właśnie zaczęliśmy właśnie jeździć na konkursy, tak? Ja zacząłem jakby trochę więcej malować, nawet coś tam sprzedawać na eBayu, tak jak mówiłem. I często żeśmy się spotykali, staliśmy się nawet tak, nie wiem, raz na miesiąc, czasami raz na kwartał. Mieliśmy takie spotkania malarskie pośród tutaj znajomych tak naprawdę. I to byłem ja, Adam Hałon, jeszcze taki kolega Michał i Łukasz w zasadzie z Opola. I w sumie spotykaliśmy się po to, żeby razem sobie po prostu pomalować, trochę się podzielić jakby, no przy okazji było dużo śmiechu, dużo zabawy, tak? Dużo takich, no ikonicznych tekstów nam powstało z tamtych czasów. Ale w zasadzie z Michałem i z Adamem założyliśmy, tak postanowiliśmy, że może, a kurczę, spróbujemy zrobić własny blog. I tak naprawdę od tego blogu się zaczęło, ponieważ no każdy z nas pokazywał te swoje prace tam. Ten blog myślę, że do tej pory jeszcze znajdziesz, bo tam pamiętam chyba na blogerze był. I każdy dzielił się jakby swoimi pracami. Później jakby dołączyło do nas kilka następnych osób po prostu, tak? Gdzieś znajomych, tak? Myśmy jeździli na konkursy i zaczęło się w zasadzie od tych trzech osób, tak? I żeśmy się śmiali tak, że The Brush Brothers, moja żona zawsze mówiła, że to pędzlowi bracia. Brzmi to słabo, nie? Ale no, wzorowaliśmy się na Blues Brothers, nie? I wydaje mi się, że to była taka, znaczy fajna inicjatywa, żeby razem tak naprawdę jakby, no powiedzmy, że pokazywać nasze rzeczy, tak? Jakby też zaciekawić ludzi. Wcześniej jakby za dużo takich jakby miejsc nie było, tak? Po prostu nie pamiętam, że ten blog w zasadzie wtedy Romana Lapata, jakby Massive Voodoo tak naprawdę mocno się wtedy rozwijał. Jakby tak się popatrzyło, nie było takiego dużego ruchu. I dla nas też było fajnie, bo tak naprawdę mogliśmy budować no też trochę wiadomo oglądalność, tak? Jeśli złoży się w to jakby, nie wiem, trzy osoby na początku, a później coraz więcej. Każdy z nas co jakiś czas też robił jakieś takie mini poradniki, jakieś takie rzeczy, żeśmy robili zdjęcia, opisywali to, jak malujemy. I to też było ciekawe. Potem oczywiście też Facebook, tak? Mamy też do tej pory, ten Facebook jest. Po prostu rzadko kiedy coś wrzucamy. Dołączył do nas też Piotrek Czajka, który teraz w zasadzie jest, no prowadzi Neko Galaxy, tak? Filmę. I tak naprawdę wydaje mi się, że to był taki sposób, żeby budować jakąś taką własną małą społeczność, wymieniać się feedbackiem, pokazywać mniej więcej co robimy, po prostu też jakieś poradniki jakby tworzyć, tak, pokazywać ludziom jak to robimy. No tak jak mówiłem, trochę to jakby w tym momencie umarło z uwagi tego, że każdy z nas po prostu poszedł jakby swoją drogą, tak? I ja też w zasadzie przerzuciłem się na publikowanie prac pod własnym jakby tam szyldem, ponieważ wcześniej każdy z nas w zasadzie, w zasadzie byliśmy tylko znani jako The Brush Brothers, tak? I to, że to akurat wygooglałeś, no da się, tak? Ale dużo osób na przykład nie wiem, może nawet wcześniej słyszało mniej więcej o blogu czy czymś takim, ale nie kojarzy kompletnie, że w zasadzie my tam byliśmy. No to było robione wszystko w zasadzie anonimowo, jako tylko pod szyldem, tak? Po prostu jakby tworzyć jedną stronę. Wydaje mi się, że to jest, znaczy fajna przygoda, fajna inicjatywa tak naprawdę, nie? Może teraz trochę czasy to zmienimy, tak? I każdy mówi, robi co innego, tak? Nawet Adam w tym momencie coś tam maluje, ale bardziej w zasadzie jest programistą niż w tym momencie maluje figurki, nie? Ale to... No, czasy się zmieniają, nie? Zmieniają się też media w 2000, ja pamiętam 2009-2010. No to były takie czasy, kiedy generalnie blogosfera w różnych dziedzinach była dosyć takim aktywnym miejscem. To Facebook chyba dopiero raczkował w Polsce. Nie był jeszcze tak popularny jak teraz. Fora internetowe też były dużo bardziej aktywne w tamtych czasach. Tak, dokładnie. No teraz to się wszystko pozmieniało. Dużo artystów właśnie ma, tak jak ty, ma Patreona, robi tutoriale w formie właśnie takiej. Wydaje mi się, że jest jeszcze taki jeden ważny aspekt tak naprawdę. No nie wiem, czy ty też tak miałeś, tak? No ale skoro się tym zajmujesz, myślę, że prawdopodobnie tak. Ja się wychowałem też na przeglądaniu White Dwarfów, tak? Patrzeniu na te wszystkie prace, tak? I zawsze sobie myślałeś, kurde, ten gość, co tam maluje te figurki, to po prostu ma jakąś super mega pracę w ogóle, nie? Że cały siedzi sobie i maluje po prostu figurki, bawi się dobrze, nie? I w ogóle prawdopodobnie nie jest tak, wiesz, kolorowy jak jest, nie? Ale zawsze gdzieś z tyłu głowy się miało takie marzenie, że kurczę, co by było, gdybym mógł w zasadzie jakby, nie wiem, po prostu robić to. Nie? I nawet być w tym dobry, nie? I wiesz, to w większości pozostawało w takiej strefie marzenia tak naprawdę. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy zaczynasz rzeczywiście próbować, jakby, nie wiem, przechodzić, żeby zarabiać z tego tak naprawdę, nie? To jednak niektóre rzeczy trzeba zrobić tak naprawdę, nie? I wydaje mi się, że dlatego dużo osób w tym momencie teraz tego Patreona robi, ponieważ też no, generalnie jakby ceni swoją wiedzę, tak? Zresztą sam mniej więcej wiesz, jak to wygląda, nie? I to też jest w taki sposób. Niektórzy ludzie na to narzekają, mówią, że wszystko jest
że wiesz, za darmo jest na internecie, no ale nie do końca tak jest, tak? Z drugiej strony możesz też robić rzeczy za darmo i to też jest fajne, tak? Bo to jakby, nie wiem, generuje, nie wiem, jakby uczysz ludzi tak naprawdę, nie? Dlatego na przykład ja się angażuję w te inicjatywy teraz w miniature night paintingu, tak? Dlatego czasem jakieś, nie wiem, jak są jakieś prelekcje, ktoś mnie prosi, żebym coś tam pogadał po swojemu o figurkach i ktoś chce mnie słuchać, to się cieszę. I to jest fajne, tak? Bo wydaje mi się, że jednak powinniśmy jakby to całe jakby społeczeństwo jednak no, pilnować, nie? Nie jest nas dużo, może jest nas więcej, tak? Będzie nas więcej, nie wiem, może kiedyś to malowanie figurek będzie postrzegane jako forma sztuki. Moim zdaniem powinno być, ale to już ludzie muszą to tak postrzegać, tak jak mówiłem. I jest to specyficzne, bardzo ciekawe hobby tak naprawdę. Im lepiej chcesz malować, tym więcej wyzwań tak naprawdę jest w tym. I tak mi się wydaje, że dobrze jest to, wiesz, rozróżnić. Są rzeczy takie i takie, tak? Jak na przykład chcesz rzeczywiście zarabiać na tych figurkach, no to są takie kroki, które się podejmuje, tak? Gdzie na przykład tak do porównania Blush Brothers było czymś takim po prostu, że robimy to dla chwały, chyba. A tutaj, wiesz, fajnie jest po prostu, że możesz rzeczywiście naprawdę skupić się na przykład na uczeniu ludzi, tak? Wiadomo, może jest to płatne, tak? Ale na przykład masz te środki i masz ten czas, że możesz tak naprawdę poświęcić jakby się w pełni temu, tak? Gdzie pracując, nie wiem, w jakiejś normalnej firmie, mijając 2 godziny wieczorem i nie mówię, że każdego dnia, no nie jesteś w stanie tego robić, tak? Po prostu. Ja mam na tyle dużo szczęścia, że mogłem po prostu odejść z korporacji i nie malować figurki, nie? A właśnie, w którym momencie, jak wyglądał u ciebie ten moment przełomowy? Mnie to zawsze ciekawi, kiedy ktoś przechodzi jednak na profesjonalizm i stwierdza, to będzie, jednak będę robić to zawodowo, jednak chcę przekuć swoją pasję, swoje hobby, pracę, i robić to po prostu, i zarabiać w ten sposób na życie. Jak u ciebie wyglądał ten moment? U mnie to jest generalnie, ja to zawsze tak się zastanawiałem, tak? Tak jak mówiłem, że w sumie zawsze każdy sobie myślał, że to jest takie, wiesz, wymarzona praca, fajna rzecz w ogóle do robienia, nie? Też z takim założeniem do tego podchodziłem, ale też byłem bardzo zmęczony generalnie pracą po prostu w firmie, w której pracowałem, tak? To już w zasadzie tam się mocno korporacyjnie robiło, mi się to rzeczy nie podobało i doszedłem do wniosku, że okej, jestem w stanie malować figurki i tak sobie przekalkulowałem, że jestem w stanie spokojnie z tego wyżyć i po prostu sobie ten skok, tak? Ale to ja miałem na tyle komfortową sytuację, że nie robiłem tak, że rzucam wszystko, robię jakieś kosmiczne ryzyko, chociaż i tak mimo wszystko jakieś to ryzyko było, mijając kredyt, dziecko i w ogóle, nie? I generalnie po prostu powiedziałem sobie, okej, spróbuję, tak? Spróbuję, czy jak to będzie wychodziło. Z biegiem czasu, wiesz, dopiero się teraz człowiek potem przekonuje, że są inne wyzwania, które się pojawiają po prostu w tym. Patrz, na przykład siedzenie bardzo dużo w domu i prawie, no nie wiem, no, trzeba naprawdę wychodzić z domu, tak? To, bo można się zamknąć, nie? Ja nie bez powodu mówiłem żonie, jak pojawiła się, znaczy no, tutaj koronawirus wyskoczył i pierwsza kwarantanna, mówię, to teraz zobacz, jak ja mam po 3 latach, nie? Ja mam tak cały czas, nie? I generalnie wydaje mi się, że znaczy u mnie to było na tyle naturalne, że nie miałem jakiegoś takiego dużego ryzyka i po prostu chciałem spróbować, jakby to było. Tak? I rzeczywiście też sobie powiedziałem tak, że jeśli chciałbym malować lepiej, to po prostu muszę poświęcić więcej czasu na to, nie? I z początku po prostu malowałem bardzo dużo zamówień, dopiero z czasem tak doszedłem do wniosku, że okej, zamówienia no też czasami są takie, że po prostu czasami musisz malować coś, czego nie chcesz, tak? Czasami musisz zrobić coś, co nie będzie dziełem sztuki, coś, co będzie po prostu pomalowane, tak? I zrobisz na tym, powiedzmy, że coś dobrego, ale nie będzie to przełomowe, nie? A bardziej Patreon jest, mi się wydaje, że takim miejscem, że on ci daje możliwość, że możesz po prostu rzeczywiście przy każdym projekcie próbować się rozwijać, to dokumentować, bo masz na to czas, po prostu, nie? A Patreon zboostował może twoje poczucie pewności siebie w kontekście tego, ile ludzi chce korzystać z twojej wiedzy? Nie wiem, ja mam zawsze coś takiego, no, nie mam taki, znaczy to po angielsku to jest nazywany imposter syndrom, ale no, generalnie taki jakby, nie wiem, syndrom, wiesz, że jakbyś oszukiwał wszystkich, nie? Po prostu, że mówisz z wielkim autorytetem, ale koniec końców, wiesz, tak, no, nie? Zawsze z przymurzeniem na siebie patrzysz, co nie? Przecież to jest proste, tak? No, znaczy nie, nawet nie o to chodzi, że proste, tylko wiesz, no generalnie to jest tak, że jak wychodzisz i mówisz ludziom, jak coś robić, to powinieneś wyglądać tak, że rzeczywiście wierzysz w to i w ogóle, tak? Ja w to wierzę, tak? Ale nie jestem pewien, czy na przykład jest to, nie wiem, słuszne dla każdego, tak? Czy rzeczywiście na przykład każdy się w taki sposób tego nauczy, tak? Nie, jest strasznie dużo niepewności, tak? Jak wychodzisz po prostu tak na mównicę i masz mówić o czymś i tutaj robić za autorytet, nie? To jest to samo też z Patronem i z takimi rzeczami, więc zawsze gdzieś to jakby, nie wiem, no ta niepewność pozostaje, nie?
Po prostu. I wydaje mi się, że też z drugiej strony to chyba też jest dobre, bo to tak jest trochę jakby, no, pokory trochę w tym, nie? Po prostu, tak? Musisz się liczyć ze słowami, ale też rzeczywiście być przekonanym, że nie wiem, że wierzysz w to, nie? Jakby nie patrzeć, osoby, które mają duży posłuch, mają po swojej stronie też naprawdę dużą odpowiedzialność. I to, co powiedziałeś wcześniej, każdy z nas, który gdzieś tam uchodzi za jakiś autorytet w kwestii malowania, mniejszy, większy, ale jednak dla innych, w kwestii malowania figurek, jest też, zgadzam się po prostu z tym, że jest trochę odpowiedzialny za to, żeby jakoś rozwijać konkretnie tę branżę, jakoś prowadzić tych ludzi, mieć po prostu wpływ na to i trzeba uważać na to, co się mówi, jak się mówi, no bo to może zdecydowanie albo wpłynąć na kogoś, kto powiedzmy dopiero zaczyna w taki sposób, że albo sprawi, że ta osoba uwierzy w siebie i pomyśli, wow, to coś, co ja zrobiłem jest super, ponieważ Krzysiek, czy Sami, czy ktoś inny powiedział, że to jest dobre, albo w drugą stronę może pomyśleć, o Boże, moje malowanie się do niczego nie nadaje, bo... Czy wiesz, generalnie podejmujesz bardzo dużą odpowiedzialność, tak? W momencie, kiedy na przykład ktoś prosi cię, żebyś mu się wypowiedział na temat jego malowania, ja z założenia nigdy tego nie robię, jak się ktoś o to nie spyta. Po prostu, tak? Czyli, bo kilka razy, nie wiem, zdarzyło mi się, no powiedzmy, że na przykład napisałem jakiś komentarz komuś, tak? I wiadomo, nie każdy się zgadza, tak? Teraz, jeśli ktoś się pyta, to też ja zawsze wychodzę z założenia, że powinno się szukać dwóch rzeczy tak naprawdę, nie? Nie tego, co jest źle, ale też tego, co jest dobrze, tak? I tak naprawdę pokazać, co jest dobre, tak? Co zrobiłeś dobrze i pokazać, co zrobiłeś źle, tak? Gdzieś to wybalansować w jakiś taki sposób, tak? Bo mógłbyś tak naprawdę, wiesz, no wiadomo, ludzie zaczynają od czegoś, tak? Czasami po prostu pomalują ten model, uważają, że im się podoba, jest fajnie, tak? I mógłbyś po prostu, wiesz, kogoś skrytykować mocno i kompletnie zniechęcić, nie? To nie na tym polega, tak? Bo na przykład możesz po prostu wskazać. Ja w ogóle jestem z założenia tak, że czasami najlepiej jest po prostu kogoś popchnąć tylko w odpowiednią stronę, nie? Pokazać mu na przykład, okej, tu słuchaj, takie rzeczy można robić, tak na przykład inni ludzie robią, tak? Że może spróbuj tego, tak? Może otwórz się bardziej na przykład na uzyskanie większego kontrastu po prostu, tak? Bo lepiej to zadziała, nie? I na warsztatach jest to łatwiejsze, przez internet jest to trudniejsze, żeby komuś tak pomóc, bo na warsztatach mógłbym generalnie wziąć, podejść, postawić komuś kropę i powiedzieć, tak ma być, nie? I tyle, tak? Znaczy, no nie o to chodzi, że wiesz, tak, to jest ten, ale że po prostu zobacz, jaka jest różnica, nie? Po prostu, że na przykład jak postawisz taką jasną kropkę, to będziesz widział ten kontrast, tak? Nie? I tu wiesz, no, następuje moment przełamania, nie? Ale tak, jest to duża odpowiedzialność, ale wydaje mi się, że nie ma się coś tego jakby do końca wzbraniać, nie? Bardziej tylko ja mam tak, że jak ktoś się mnie zapyta, tak? To ewentualnie odpowiem, tak? Bo nie widzę też potrzeby, jeśli ktoś nie czuje się na tyle, że chce po prostu tej krytyki, tego feedbacku, tak? Bo ja też się do końca, no powiedzmy, że jak już chcę, no to powiem to, co myślę, nie? Bo myślę, że to jest najważniejsze, nie? Bo możesz też ściemniać, nie? Powiedzieć, a tu ładne i w ogóle. Jak będziesz tak cały czas robił, to ta osoba też nigdy nie pójdzie do przodu, nie? Nie będzie widziała błędów. No ale to ktoś musi chcieć. I z figurkami wydaje mi się, że jest tak, że dużo osób fajnie właśnie, że zaczyna, tak? I uczy się z tych wszystkich tutoriali w ogóle. Ja w ogóle wyszedłem z założenia, ja wiem, że system malowania Games Workshopu nie jest idealny, tak? Nie mam cały ten swój system stworzony, farby i w ogóle. Ale z drugiej strony, jakby każdy malował figurki tak, jak ci goście na tych filmach, to myślę, że byłoby super, jakby ludzie grali, nie? Nie? Po prostu, tak? To nie są jakieś super trudne rzeczy tak naprawdę, jak tak popatrzysz i już masz doświadczenie rzeczywiście, nie? Bo to uzyskanie czegoś takiego naprawdę nie jest trudne, nie? I w zasadzie z początku chodzi tylko o staranność, nie? Po prostu. Musisz sobie zrobić... Dbanie o estetykę pracy. Estetykę, tak. Nie, że musisz... Drobne rzeczy, czasami to jest... Drobne rzeczy, nie? Rancik podstawki, żeby był na przykład czysty, nie upaćkany. Tak, ale wiesz, nawet kiedy jak masz dużą powierzchnię, na przykład masz, nie wiem, płaszcz, to po prostu malujesz ten płaszcz, żebyś nie wyjechał nigdzie indziej, nie? Po prostu, tak? Nawet jeśli na przykład pokryjesz model po prostu bazowymi kolorami, tylko że w starany sposób, nie wyjeżdżając na inne detale, to już to wygląda, nie? Oczywiście. Tak? Jeśli użyjesz tego Agrax Earthshade'a, tak? Którego wszyscy tam cisną na maksa, nie? Jeszcze to zalejesz i potem poprawisz trochę, to jeszcze wygląda lepiej, nie? Tylko chodzi o tą estetykę tak naprawdę, nie? I mi się wydaje, że tak w ogóle, nie? Bo akurat, no, może nie pytałeś o to, ale ja bym zaczynał od czegoś takiego, nie? Na początku po prostu. Od estetycznego malowania, nie? Później dokładnie. Można dokładać cegiełki, nie? Ale tak jak mówisz, na przykład, że starasz się na niektórych projektach po prostu trochę dalej pójść o krok do przodu, tak? Zrobić coś, co jest nowe dla ciebie, tak? No ale to też spowoduje, że nauczysz się czegoś, może następnym razem zrobisz to lepiej, ale już się uczysz, tak? Ja na przykład mam od dawien dawna sobie założyłem coś takiego i dlatego starałem się to cały czas robić na każdym modelu dosłownie. Na każdym modelu robię jedną nową rzecz, dosłownie jedną, tak? Nie robię pięciu, tak? Nie robię tam, nie wiem, jakichś
gigantycznych skoków, po prostu testuję jedną małą rzecz, którą gdzieś mówię, okej, okay, no może dodam sobie to do jeszcze do, jakby nie wiem, tu arsenału moich umiejętności, tak? Wiesz, i te rzeczy się zbierają, tak? Jakbyś po prostu cegiełkę po cegiełce budował tą ścianę, nie? I z czasem po prostu, wiesz, niektóre rzeczy są łatwiejsze i mi się wydaje, że taki ciągły postęp jest naprawdę takim kluczem gdzieś do sukcesu, nie? Tylko tak jednostajnie, nie? Po prostu. No zdecydowanie tak, żeby nie było po prostu tej stagnacji. Krzyśku, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy, myślę, już kończyć, bo mamy nawet chwilkę ponad godzinę. No jak te dzwony, wytniesz, to będzie powiedz. Zdecydowanie wytnę. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Wyszła świetna rozmowa. No też ci dziękuję bardzo za zaproszenie.